Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Pierwsze wydanie po przerwie zimowej, naszej przerwie zimowej, bo oczywiście piłkarze jeszcze nie wracają do rozgrywek ligowych. Na razie są w trakcie przygotowań. O tym, jak będą wyglądać te przygotowania i jakie będziemy mieć prognozy na nową rundę, będę rozmawiać z moim gościem, a jest nim dzisiaj trener Gwardii Koszalin, Tadeusz Rakieta. Witam. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Tak można powiedzieć po nowym roku, witam ponownie, ale no, trzeba powiedzieć, że przygotowania już ruszyły, może nie do końca pełną parą, ale już się rozwijają w pełni. Pierwszy mecz sparingowy za wami. Dokładnie, zaczęliśmy przygotowania 10 stycznia, choć chłopcy zaczęli takie indywidualne treningi już na początku, można powiedzieć, stycznia, pracowali na rozpiskach treningowych przygotowanych specjalnie przeze mnie pod ich możliwości. Tam robili głównie tą wytrzymałość tlenową i siłę. I tak jak pan tutaj zauważył, 10 zaczęliśmy przygotowania. Za nami pierwszy sparing z Olimpem Gościno. Wszyscy wynik znamy, ale myślę, że na tym etapie, na którym jesteśmy, wiadomo, chciałoby się wygrywać, ale nie wynik jest najważniejszy. Trzeba przede wszystkim powiedzieć, kibiców najbardziej interesuje to, kto odszedł, kto przybył, czy zespół jest mocniejszy, czy zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trzeba powiedzieć, że na tym sparingu bardzo dużo młodzieży było w składzie zespołu koszańskiego. Nie wiem, czy jest mocniejszy. To się okaże na koniec rundy, na koniec sezonu. Na pewno jest młodszy. Odeszło kilku starszych, doświadczonych zawodników, a mianowicie Gałach, Przyborowski, Majtyka, Bułka, czyli to byli zawodnicy, którzy już tutaj pewien okres czasu spędzili u nas w klubie, lub tak jak w przypadku Gałacha, był zawodnikiem już takim, można powiedzieć, dojrzałym, gotowym, można powiedzieć, do gry. Natomiast no, nie spełnił tutaj pokładanych w nas nadziei, w związku z tym no, pożegnaliśmy się z nim w przerwie zimowej. Natomiast jeżeli chodzi o kto przybył, tak, no to głównie grupa juniorów, starszych, i tutaj chcę powiedzieć, że jest to naprawdę silna grupa. No i cały teraz problem polega w tym, żeby umiejętnie wkomponować, zaufać im, dać im jakąś szansę pokazania się, być też na pewno w jakimś stopniu cierpliwym, konsekwentnym w tym, co się robi. I myślę, że ta młodzież gwardyjska, jak nie teraz, to na pewno za jakiś czas odpali. Trzeba powiedzieć, że w pierwszej rundzie rozgrywek spore problemy mieliśmy z formacją ofensywną. W zasadzie przez całą rundę w ataku grał Drzewiecki i praktycznie nie było alternatywy dla tego gracza. W tym kierunku też poszliście? Gdzieś tam wśród juniorów szukaliście napastników, którzy mogliby ewentualnie uzupełnić te pozycje? Jak co, można powiedzieć, co rundę skupiamy się, można powiedzieć, tylko i wyłącznie na zawodnikach ofensywnych, czyli gdzieś tam szukamy tej klasycznej dziewiątki głównie. Tak jak pan tutaj słusznie zauważył, był tylko Drzewiecki, Dominik, praktycznie dla którego nie było zmiennika. I podobnie jest teraz, tak? Udało nam się pozyskać starego, nowego naszego zawodnika, też co prawda jeszcze juniora, Adriana Cybulę, który był na, nie wiem, bodajże chyba dwuletnim wypożyczeniu. Przepraszam, nie był na wypożyczeniu, był na normalnie transferowany do Pogoni Szczecińskiej. Był już z nami na pierwszym sparingu, także myślę, że to będzie na pewno w jakimś stopniu alternatywa dla Dominika Drzewieckiego. A kto wie, czy w niektórych meczach nie postaramy się o grę dwójką napastników. No to była taka dosyć ciekawa sytuacja. Już kilka razy pytano trenera, czy może się zdecyduje na grę dwoma napastnikami, kiedy była taka sytuacja, kiedy mieliśmy dwóch takich napastników, których można było ewentualnie wystawić w jednym momencie, ale nie. Przeważnie Gwardia gra jednym napastnikiem, także to była no, na pewno nowość. No zobaczymy. Mamy okres przygotowawczy, jest 2 miesiące pracy. Przed nami jest kilka meczy sparingowych, w których możemy to testować, nawet kosztem wyniku. Jeżeli gdzieś tam będę widział, że to w miarę funkcjonuje, to na pewno będziemy się starali to grać. Są takie fragmenty sezonu, są takie fragmenty meczy, gdzie trzeba zagrać troszeczkę bardziej odważnie, choć ja twierdzę, że nie wszystko zależy od ustawienia, bardziej od dyspozycji zawodników na boisku, gdzie ta dwójka jest jak najbardziej wskazana. No defensywę mamy taką bardzo solidną, bardzo tradycyjną, bym powiedział, bo tu już zawodnicy troszeczkę lat grają, ci, którzy tworzą jakby defensywa, ale też jest trochę młodzieży, już się w pierwszej rundzie pokazywa, że na tych pozycjach tutaj z tyłu nie wygląda to źle.
No tak, jest Dondera, jest Stańczyk, jest Wojciechowski, jest Maciąg, czyli to jest ta grupa takich zawodników, którzy są tutaj z nami już dosyć ładne parę lat. Jest Hartleb Dulewicz w bramce, czyli też doświadczona dwójka bramkarzy. Ale chcę powiedzieć, że tutaj cały czas po piętach depczą tym starszym zawodnicy, czyli dwójka młodych stoperów, Czyżewski, Silski, którzy już mieli gdzieś tam swoje debiuty nawet na poziomie drugoligowym, kilkudziesięciominutowe. Całkiem nieźle to wyglądało. Jest na prawej stronie obrony też w miarę już taki, mimo młodości, ale grający na poziomie drugoligowym, Mateusz Bachleda. Jest również Maksymilian Szwak, też mam nominalnie prawy obrońca. Jest z lewej strony taką alternatywą dla Maciąga, jest również młody 2001 rocznik Kasper Gołojuch. Także to jest na pewno. A defensywny pomocniku znowu mamy tutaj, myślę, Mateusza Piotrowskiego. No, też gdzieś tam zawodnik, który fajnie się rozwija i myślę, że też, znaczy myślę, chciałbym, żeby ta runda też należała do niego. Jeżeli chodzi o takich zawodników kreatywnych, tutaj Krystian Przyborowski odchodzi z zespołu. To zawodnik, który zdobywał bramki, asystował, gdzieś tam starał się dogrywać piłki otwierające. Tego zawodnika w rundzie rewanżowej nie będzie w zespole koszańskim. Kto w jego miejsce, bo to też nie tylko napastnik, ale taki zawodnik, który gdzieś tam będzie kreować, też jest potrzebny. Jeszcze wrócę do Krystiana Przyborowskiego, bo był fajnym zawodnikiem, takim, który wiele dawał na poziomie drugoligowym. Natomiast to funkcjonowało przy takich zawodnikach, jak był Ziętarski, Poźniak, Shimura, tak, w środku i on fajnie się uzupełniał z tymi zawodnikami, tak? Natomiast w momencie, gdy trzeba było nagle na swoje barki wziąć odpowiedzialność za ciągnięcie tego wózka, no to jakby tutaj Krystian no, nie spełnił tych oczekiwań, mówiąc tak smutno, nam się zrobiło, że tak powiem. W związku z tym, no też on już taki był rozbity, dziewczyna w Warszawie i no już też nie było takiej chemii pomiędzy chyba nim a klubem i tutaj byciem w Koszalinie, ale jest to, tak jak pan tutaj zauważył, szansa dla pozostałych zawodników. Coraz lepiej wygląda, myślę, że już końcówka rundy też to pokazała jesiennej, Bednarski Paweł. Mam też taką nadzieję, myślę, że gdzieś tam graniczącą z pewnością, że to będzie runda Pawła. No, wygląda fantastycznie na treningach, jest zaangażowany, pracowity, ma swoją wizję, ma swój cel. Fajnie, żeby to jeszcze przełożył na mecze mistrzowskie. Mimo młodego wieku, bo to jest również jeszcze młodzieżowiec, no, pokładamy w nim duże nadzieje, że to on udźwignie ciężar tej gry w środku. Oczywiście przy pomocy i Potrowskiego, załóżmy, i jest i Wasilewski młody, jest i doświadczony Sebastian Ginter, tak, który też przecież już tutaj nie pamiętam ile lat jest, ale odkąd ja tu jestem, to ciągle jest Seba z krótkimi przerwami. Także no, jest ta grupa młodzieży, no, ale no, trzeba dać im w końcu kiedyś szansę i mam nadzieję, że odpali. A skrzydła? No tutaj jest problem. Tutaj jest problem, tak? Niezbyt udana runda Karbowiaka, zresztą doskonale o tym wie Olek, że to nie była jego runda. Mam nadzieję, że też po przepracowanej dobrze zimie ta jego gra będzie wyglądała inaczej. Borykaliśmy się z brakiem Schuberta, który gdzieś tam miał swoje problemy zdrowotne. Mam nadzieję, chociaż teraz znowu coś się dzieje z jego kolanem, mam nadzieję, że to jest drobny uraz i że wróci do treningu niebawem, ma w piątek już być na pierwszym od napięciego treningu w Wardii. No, gdyby był Schubert, gdyby dobrej dyspozycji był Karbowiak, nie było problemu, tak? No i ciągle mówię o tej młodej grupie chłopaków, która gdzieś tam próbuje, depcze tym starszym po piętach. No zobaczymy, no te skrzydła, ja sobie wyobrażam, żeby tam hulało w lewo, w prawo, nie wiem jeszcze jak, to był taki duży wiaterek, natomiast no nie zawsze tak było w przypadku naszym. No, często i tak nasi poczni obrońcy, tak jak Maciąg czy Dondera, to są teraz zawodnicy, którzy też podłączają się do akcji ofensywnej, także oni też w jakiś sposób dużo wnoszą, no ale nie oszukujmy się, skrzydłowi też muszą ten wiatr robić. To jest tak, że już kadra zespołu jest zamknięta, czy gdzieś tam jakieś telefony się pojawiają, że ewentualnie czy dołączyć, czy może gdzieś tam kogoś podpatrujemy, czy to jest już gdzieś tam kadra zamknięta zespołu? Praktycznie tak, no tutaj jest, ona jest liczna ta kadra, bo ona ma 20 kilku zawodników, natomiast tak jak mówiliśmy wcześniej, tutaj nie chcę teraz kłamać, ale bodajże 14 zawodników to są młodzieżowcy, z czego chyba 12 to są juniorzy, tak? No to taka kadra przyszłościowa. Przyszłościowa, dokładnie. No mówię, proszę wszystkich o cierpliwość, o wyrozumiałość, o oddanie tej szansy tym młodym chłopakom. Oni odpalą, tak? Oni odpalą, może będą się borykali na początku z różnego rodzaju problemami, typu
typu wiadomo, no gdzieś tam może jakaś wejdzie porażka jedna, druga, trzecia i oni będą potrzebowali jakiegoś wsparcia, obojętnie od kogo, tak? Na pewno nie złego słowa od kibiców z trybun, no bo to im na pewno nie pomoże, tak? My ze swojej strony będziemy robili wszystko, no bo nam na tym bardzo zależy, tak? Żeby ci młodzi chłopcy grali. Zależy nam na tym, żeby ta gwardia wygrywała, żeby ta nasza gwardia wygrywała i utrzymała się na tym poziomie, tak? Myślę, że na każdy następna runda, każdy następny sezon będzie działał na plus tego zespołu. I wierzę w to, że to kiedyś się przełoży na coś więcej. W miniony weekend zespoły trzecioligowe tutaj z naszego miasta i z regionu rozgrywały swoje mecze sparingowe. Krótkie relacje z tych pojedynków. Gwardia mierzyła się z Olimpem Gościną, Bałty Koszalin mierzył się na własnym boisku z MKP Szczecinek. Kotwica Kołbrzeg, tutaj relacji nie będzie, przegrała w mecz sparingowy z drużyną Błękitnych Stargard 0-1. Także relacje z tych pojedynków przed nami. Okres przygotowawczy rozpoczęli piłkarze Gwardii Koszalin. W pierwszym meczu sparingowym zmierzyli się z czwartoligowym Olimpem Gościną. Choć nasi piłkarze pierwsze treningi mieli już tydzień temu, to dopiero teraz rozegrali pierwsze spotkanie kontrolne. Dla trenera Gwardii był to dobry sprawdzian nowych graczy. Zespół koszański trenuje w bardzo odmłodzonym składzie. Pierwszego gola zdobyli gwardziści. Na listę strzelców wpisał się Gabriel Szygenda. Jeszcze w pierwszej połowie wyrównał Adam Zalewski. W drugiej części gospodarze mieli wyraźną przewagę, ale brakowało im skuteczności. Rywal czekał na swoją okazję i się doczekał. Tuż przed końcem spotkania trafienie Huberta Cybulskiego dało zwycięstwo Olimpowi 2-1. Zespół koszański w następnym meczu sparingowym zmierzy się ponownie na miejscowym euroboisku. Rywalem będzie Rega Trzebiatów. Drugi mecz sparingowy mają za sobą piłkarze Bałtyku Koszalin. Tym razem zmierzyli się z MKP Szczecinek. Przed tygodniem koszalianie ulegli Błękitnym Stargard 0-4. Tym razem nasz zespół błyszczał skutecznością. W pierwszej połowie Bałtyk zdobył 4 bramki, w drugiej części dorzucił 3 gole. Na listę strzelców wpisali się po 2 razy Paweł Łysiak i Marcel Ziman oraz Maciej Gregorek, Krystian Krause i Hubert Górka. Rywala stać było na jedno trafienie Mateusza Jureczki. Graliśmy drugą grę kontrolną w tym okresie przygotowawczym. Zagraliśmy dzisiaj fajne spotkanie. Przede wszystkim tempo gry było zadowalające. Myślałem, że właśnie przez to, że gdzieś tam staraliśmy się pilnować, żeby utrzymać wysokie tempo, to też dało to dużo sytuacji bramkowych. Udało się też strzelić dużo bramek, także cieszy fakt, że ta skuteczność na ten moment jest bardzo przyzwoita i miejmy nadzieję, że tylko w tym temacie będziemy się jeszcze rozwijać, no to wtedy na wiosnę będziemy mieli dużo powodów do radości. Myślę, że w pierwszej połowie przede wszystkim gdzieś tam piłkarsko, typowo piłkarsko wyglądaliśmy troszeczkę lepiej, natomiast w drugiej połowie można powiedzieć, że było dużo więcej takiej świeżej krwi, dużo młodości było na boisku i to było widać właśnie w takich, często w decyzjach gdzieś tam takich właśnie bardzo szybko, wysokie tempo gdzieś tam grania do przodu, trochę można powiedzieć, że brakowało gdzieś tam tego spokojniejszego utrzymania piłki troszeczkę w drugiej połowie, aczkolwiek myślę, że przy tym gdzie przeciwnik tych zmian miał mało w dzisiejszym spotkaniu, to też powodowało, że w drugiej połowie tych sytuacji naprawdę było dużo. Za tydzień drużynę koszańską czeka kolejny sprawdzian. Bałtyk zmierzy się na własnym boisku z Lubuszaninem Trzcianka. Czas na podsumowanie tego, co się działo w pierwszej rundzie rozgrywek. Tak dla przypomnienia, tabela po pierwszej rundzie, Gwardia w drugiej części tabeli, no ale zobaczmy, jak to wyglądało po pierwszej części sezonu. W tabeli prowadzi Lech 2 Poznań z dorobkiem 39 punktów. Na podium są Mieszko Gniezno i KKS Kalisz. Kotwica Kołbrzeg 29 oczek, 8 miejsce. Dolna część tabeli, Gwardia Koszalin z dorobkiem 18 punktów na miejscu 12. Bałtyk Koszalin ma punktów 15 i jest 14. Tyle o Gwardii, a teraz o całej trzeciej lidze. Trzeba powiedzieć, że przeważnie ta przerwa zimowa powoduje to, że są różne przetasowania. W niektórych klubach kilku zawodników odchodzi, kilku dochodzi, w niektórych są rewolucje. No trochę się namieszało, trzeba powiedzieć, po tej pierwszej rundzie, w tej przerwie zimowej. Jedna drużyna odpada już na dzień dobry w Daświecie, wycofana z rozgrywek. Także sporo się zmieni, jeżeli chodzi o kolejną rundę zmagań. No tak, tutaj mówimy o Wiedźmiecie, a była jeszcze niedawno też już praktycznie nad przepaścią drużyna Jarocin. Dla zespołu, który walczył o utrzymanie, to
i plus, i minus. No tak. Więcej można punktów zdobyć, więcej można mniej zdobyć w tej sytuacji, ale też dwóch spadkowiczów odpada. Teoretycznie, gdyby te dwa zespoły się wycofały, na pewno wda, nie wiadomo, co będzie z Jarotą, chociaż raczej chyba przystąpi do rozgrywek. Na pewno będzie się borykała ze swoimi problemami, bo wiadomo, jak to jest. Gdzieś tam jest nowy zarząd, nowe nadzieje w ten zespół wpompowane zostały. To trzeba by było szukać jednego zespołu do spadku. Na pewno w naszym przypadku, przy tym ogrywaniu młodej kadry, byłoby to fajne, tak? Gdzieś tam jakiś spokój byłby większy, tak? Natomiast no, tutaj trzeba będzie znaleźć jeszcze dwa zespoły, jeżeli nikt z drugiej ligi nie spadnie. Jeżeli zespoły typu, nie wiem, Błękitni, Gryf, Wejherowo się utrzymają, to też dla nas będzie jakiś tam handicap, jeżeli chodzi o grę na tym poziomie. No i na pewno to się rozstrzygnie tutaj. Jest ta górna tabela, są tam może dwa, trzy zespoły ze środka i jest grupa zespołów, myślę, od nas, która będzie walczyła o utrzymanie. Tutaj trzeba powiedzieć, że spore rewolucje są w tych zespołach, które w zasadzie można by było powiedzieć, że już gdzieś tam te spojrzenie na utrzymanie mają. Tak jak Bałtyk Gdynia, gdzie tam absolutna rewolucja kadrowa, tam odeszło 10-11 zawodników, dokoptowano drugie tyle, także to też w jakiś sposób pokazuje, że jest jaki jest taki komfort psychiczny, jeżeli chodzi o walce o utrzymanie, a nie grozi awans akurat Bałtykowi, to można sobie na takie rzeczy pozwolić. No tak, myślę, że tam jest kilka powodów, że jednym z powodów jest to właśnie, że chyba sobie obliczyli, jak to wygląda punktowo, jak to wygląda, jeżeli chodzi o stratę do tych zespołów, które będą walczyły o awans. Myślę, że tutaj Lech i Gniezno i KKS Kalisz, myślę, że Radunia gdzieś tam też będzie blisko tego i te cztery zespoły chyba rozstrzygną to między sobą i w związku z tym Bałtyk postanowił po części też budować zespół na przyszłość, tak? Zrezygnował na pewno z wysokich kontraktów, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest taka, że no mamy w tym roku punktację Pro Junior System i myślę, że można parę złotych zarobić. No, Gwardia na przykład. Tak, można parę złotych zarobić. Oczywiście warunkiem jest utrzymanie się i bodajże chyba 5 pierwszych klubów, czy 4 pierwsze kluby jakoś tak w tej punktacji, jeżeli zapunktują, no to gdzieś tam na pewno zasili to w znacznym stopniu budżet klubu. Niejednokrotnie, nawet w całości albo w połowie, także to są niezłe pieniądze. Trzeba powiedzieć, że liderujące są Mieszko Gniezno, Włókniarz Kalisz, to zespoły jakiejś takiej wielkiej rewolucji nie zrobiły, właściwie to się osłabiły tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o Mieszko Gniezno. To nie jest taka sytuacja, że Lech Poznań powiedział, że my idziemy na drugą ligę, my tutaj będziemy walczyć o tą drugą ligę, chcemy tej drugiej ligi i tak trochę zespoły się wystraszyły tej deklaracji, no bo jednak Lech to jest potęga, jeżeli chodzi o kadrę, finanse i wiele innych rzeczy. No tylko przypomnę, że jak my zdobywaliśmy awans do drugiej ligi, to walczyliśmy bezpośrednio z Lechem tam. Dokładnie. Do ostatniej kolejki to wisiało na włosku. Myślę, że też znaczenie miało to nasze zwycięstwo tam na Lechu 1-0. Do dzisiaj nie zapomnę tej takiej naszej firmowej bramki, odbiór Simury, zagranie do Zientarskiego i prostopadła piłka do Schuberta i tak się skończył ten mecz. Myślę, że jeżeli Lech by bardzo chciał, to chyba nie będzie problemu, tak? Bo zawsze może gdzieś tam dysponować do gry zawodników z pierwszej drużyny i na pewno jest to faworyt. Chociaż ja osobiście wydaje mi się, że gdzieś tam obstawiałbym KKS Kalisz. Jednak Kalisz. Aczkolwiek Kalisz widać, że idzie dalej w kierunku bułgarskim. Te wzmocnienia zawsze Bułgarów w Kaliszu się sprawdzały i po raz kolejny pozyskali zawodnika właśnie stamtąd. No różne są kierunki, tak? My gdzieś tam, nasz kierunek to był bardziej japoński. Gdzieś tam teraz jest gro zawodników z Ukrainy ściąganych, tak, gdzieś tam jest kierunek bułgarski. Zresztą tutaj, nie wiem, jak przegraliśmy nawet mecz 1-0, taki gdzieś tam w ostatnich minutach też nam... Piękna bramka, tak, tego Bułgara. No tak, no gdzieś tam mają swoje może jakieś dojścia, źródła, ciężko powiedzieć, agent, tak. Gdzieś tam jakiś agent, tak, może agent współpracujący bezpośrednio z Kaliszem, który gdzieś tam ma jakiś, zna ten rynek bułgarski i może dlatego tak to wygląda. Co do Kotwicy Kołobrzeg, zespół, który no trochę rozczarował, można powiedzieć, w tej pierwszej rundzie, nie dlatego, że zajmuje miejsce w środku tabeli, ale dlatego, że zapowiadano w Kołobrzegu ambitną walkę nie tylko o drugą ligę, ale w perspektywie czasu nawet o rozgrywki pierwszoligowe. Zespół, który powinien wygrywać mecz za meczem, a jest w środku tabeli. Spory zawód, jeżeli chodzi o działaczy, prezesa, zarząd klubu. Absolutna rewolucja. Nowy trener, sporo zawodników doszło, sporo odeszło. No, niemal tradycyjnie już w Kołobrzegu, ale no, trzeba przyznać, że mimo tego, że spora jest strata punktowa, to jednak Kotwica nie składa broni. No, jestem ciekawy właśnie, jak to będzie. Na pewno aspiracje były wielkie.
No tak przynajmniej było mówione przed rozpoczęciem rozgrywek, że Kotwica się włączy w tą walkę o awans. Stało się inaczej. Strata punktowa jest, no jest duża. 10 punktów to jest naprawdę dużo, tak? Przy tej, bardziej jakby odeszły dwie drużyny, to tych punktów do zdobycia jest jeszcze mniej. No jest troszkę mniej, tak. I to tak przy tej klasie zawodników, przy tej klasie drużyn i przy tej ilości drużyn bezpośrednio zainteresowanych awansem, no może być bardzo ciężko odrobić tą stratę, tak? Natomiast no, wszyscy doskonale wiemy, że w Kołobrzegu jest potencjał, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Mają przepiękny stadion, zawsze gdzieś tam był klimat do tego, jak spadali, to zaraz szybko wracali. W związku z tym, no co, no tylko wypada im życzyć dobrze i niech wygra tą ligę jak najlepszy. Jeżeli oni zasłużą na awans, no to niech go mają, tak? Jak boisko zweryfikuje, to z reguły tak jest, tak? Powie nam, czy ten, czy inny. No. Mecze derbowe w tym sezonie wszystkie na remis, także dosyć sporo emocji. Zresztą w tym pierwszym derbowym z Bałtykiem było najwięcej emocji, tutaj trzeba przyznać. No tak się składa, że my ostatni mecz gramy właśnie na z drużyną Kołobrzeską. Kołobrzeską, tak, tak. Tak się składa, że może to być mecz o awans. Albo o utrzymanie. No. Aczkolwiek może być i w tę, i w drugą stronę. Także... Już taki mecz chyba był, że chyba Gwardia odebrała awans Kotwicy. Dobrze coś pamiętam? W ostatniej kolejce? To musiała być taka dawna historia, ale że odebrała awans, no to zdarzało się, ale to nie była ostatnia kolejka. To jeszcze chyba Wojciech Polakowski chyba był trenerem. I tam chyba nie Wojtek Magier prowadził Gwardię? Jakoś tak nie było? Chyba tak. Jakaś taka historia była. Coś mi teraz tak się zaświtało w głowie. To był taki sezon, kiedy Gwardia zajęła czwarte miejsce, wygrała z wszystkimi drużynami, które były liderem w tym czasie. To był Grywek, Herowo, Orkan Rumia i Kotwica Kołobrzeg. Kotwica porażką z Gwardią straciła szansę na awans. Także były takie czasy, no ale teraz trochę inne cele, trochę inny moment Gwardii Kosza, inny dużo młodzieży. Trzeba przyznać, że chyba tutaj ta rywalizacja o utrzymanie będzie się toczyła też z tym rywalem zamiędzy, z Bałtykiem Koszalin. No tak, Bałtyk jest mniej więcej na tym samym poziomie co my, no ma 3 punkty mniej. No na pewno tak, no tutaj mamy swoje problemy i oni i my. Chociaż wydaje mi się, że im powinno być troszeczkę łatwiej, ponieważ są na tej fali gdzieś tam po tej czwartej lidze i tej takiej do góry pnącej się, natomiast my po spadku wiadomo dużo zmian kadrowych. Dużo meczów się nie wygrywało w tej drugiej lidze, w związku z też jakby nastroje w kluje były zgoła inne. No ale cóż, no tutaj, bo mówię, po raz kolejny powiem tak, tabela zweryfikowała nasze możliwości i myślę, że po tych 17 kolejkach ona nie kłamie, tak? No i na pewno nie będzie kłamała po 34 kolejce. Zobaczymy, jak to będzie się działo. Rywalizacja w rundzie rewanżowej rozpocznie się dopiero w marcu. My już teraz zaczynamy prezentować Państwu cały czas na bieżąco to, co będzie się działo w klubach tutaj koszalińskich z regionu Kołobrzeskiego, jeżeli chodzi o Kotwicę Kołobrzeg, także wszystkie informacje na temat tych klubów, które przygotowują się do rozgrywek w rundzie rewanżowej piłkarskiej trzeciej ligi, będziemy Państwu na bieżąco przedstawiać, a dzisiaj moim Państwa gościem był trener Gwardii Koszalin Tadeusz Żakieta. Dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu. Do zobaczenia za tydzień.